Kazimierz. Wieś położona nad rzeką Samą, około 20 km na północny zachód od granic Poznania. Siedziba gminy obejmująca 18 sołectw, które obecnie zamieszkuje około 10 tysięcy mieszkańców. Najstarsza wzmianka o Kazimierzu pochodzi z 1298 roku, w której miejscowość wystąpiła jako wieś i parafia. Kazimierz prawa miejskie otrzymał w 1384 roku, a utracił je w czasach niewoli na początku XIX wieku. Gmina ma charakter rolniczy, a w ostatnim czasie dzięki akwenom wodnym, jeziorze bytyńskim i położonym wśród lasów i zieleni zalewie na rzece Samie zyskała również na atrakcyjności jako miejsce rekreacji i wypoczynku. W Kazimierzu prowadzi swoją działalność znany europejski producent przetworów mlecznych. Na terenie gminy funkcjonuje kilka mniejszych firm zajmujących się butownictwem, produkcją, usługami, handlem i transportem. Na terenie gminy znajduje się kilka rezerwatów przyrody, z których najbardziej znane do tej pory były wyspy na Jeziorze Bytyńskim. Niestety wyspy, na których znajdują się będące pod ochroną liczne gatunki flory i fauny, w ostatnim czasie straciły statut rezerwatu. Wykopaliska wskazują ślady osadnicze człowieka na tym terenie sprzed około 10 tysięcy lat. Około 4000 lat temu przez tereny gminy prowadził tzw. szlak bursztynowy. Świadczą o tym znaleziska różnych przedmiotów wykopane m.in. na Wyspie Komorowskiej. Zapis, który potwierdza istnienie Kazimierza już ponad 700 lat temu, pochodzi z 1298 roku, w którym to biskup poznański Andrzej Szymanowicz, dzieląc dotychczasowy archidiakonat poznański na trzy archidiakonaty, zalicza m.in. kościół w Kazimierzu do archidiakonatu większego. Z dokumentów historycznych możemy się też dowiedzieć, że w 1412 roku istniała w Kazimierzu karczma. W 1530 roku Zygmunt Stary zezwolił na urządzenie w mieście Kazimierzu należącym do dzieci zmarłego Wincentego Świdwy z Szamotu jarmarku 9 września, Dniu Świętej Reginy oraz targów cotygodniowych we wtorki. Z innych dostępnych dokumentów można ustalić nazwiska dotychczasowych wójtów i burmistrzów Kazimierza. I tak w latach 1402-1404 wójt Dobiesław, w 1405 roku wójt Piotr, w 1428 roku wójt o imieniu Szczepan, w 90 roku Bartłomiej, w 1460 roku znowu Piotr był wójtem Kazimierza, a w 1481 roku Jan i Maciej synowie Piotra. W 1640 roku pojawia się po raz pierwszy nazwisko Józef Kuśnierz, a nie jak do tej pory same imiona. W latach 1649-51 burmistrzem był Wojciech Augustyniec, w 1720 roku burmistrz Paweł Sypniewski i ostatni przed II wojną światową wójt Władysław Dąbrowski. Po wojnie w 1945 roku wójtem został Franciszek Filipiak, następnie w latach 1945-48 Stanisław Giec, po nim w latach 1951-72 władzę sprawował przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w osobie Józefa Siełacza. W 1973 roku powstała instytucja naczelnika gminy, którym został Adam Dolata. W latach 1974-78 tą samą funkcję sprawował Franciszek Brzuska, następnie w latach 1978-1991 naczelnikiem gminy, a od 1990 roku wójtem gminy został Adolf Pisarczyk. Po przedwczesnej śmierci wójta Pisarczyka we wrześniu 1991 roku funkcję przejmuje ówczesny wicewójt Wiesław Włodarczak, który został następnie wybrany przez Radę Gminy na stanowisko wójta gminy Kazimierz. Funkcję tę sprawował do 2014 roku. Kolejne wybory samorządowe w naszej gminie w 2014 roku wyłoniły nowego wójta, którym został urzędujący obecnie Zenon Gałka. Każda z osób kierujących gminą Kazimierz starała się sprostać wymaganiom jej mieszkańców.
to dzięki nim mamy obecnie w gminie telefony, wodociąg, sieć gazową, system kanalizacji z nowoczesną oczyszczalnią ścieków. Co jakiś czas modernizowane są nawierzchnie dróg, a w miarę możliwości sieć dróg gminnych jest poszerzana o kolejne odcinki. Do 2002 roku mieliśmy na naszym terenie czynną linię kolejową łączącą Poznań z Gorzowem Wielkopolskim. Niestety względy ekonomiczne zadecydowały o tym, że przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe zawiesiło najpierw w 1999 roku połączenia pasażerskie, a następnie wycofane zostały również pociągi towarowe. Linia ta otwarta w 1888 roku przetrwała ponad 100 lat. Także inne firmy komunikacyjne jak PKS i KSK z biegiem czasu zawiesiły swoje połączenia. Oto, aby mieszkańcy Kazimierza nie zostali pozbawieni komunikacji z Poznaniem, dbają obecnie przewoźnicy prywatni. Do najważniejszych zabytków Kazimierza należą kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Budowla w stylu gotyckim pochodzi z XV wieku. W Kazimierzu znajduje się również XIX-wieczny pałac w stylu neogotyku romantycznego. Dzięki temu, że w pałacu przez wiele lat mieściła się siedziba Zarządu Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych, obiekt jest obecnie w niezłym stanie, chociaż utrzymanie go w dobrej kondycji wymaga sporego nakładu finansowego. Obecnie pałac jest własnością gminy. W gminie mamy jeszcze kilka innych zabytkowych budowli, do których należą kościół i pałac w Bytyniu, budynek dawnej poczty konnej w Gaju Wielkim, dworek w Komorowie. Poza obiektami zabytkowymi na uwagę zasługują zachowane w dobrym stanie budowle wokół Kazimierskiego Rynku i w jego pobliżu. Zachowały się również obiekty, w których mieściły się dawniej zakłady przemysłowe. Chociaż dzisiaj obiekty te pełnią inną rolę, to dzięki ich właścicielom nadal są w dobrej kondycji. W gminie Kazimierz urodzili się i działali zacni obywatele naszej ojczyzny. Wspomnę tutaj chociażby rodziny Niegolewskich, Łubieńskich, Jarochowskich, Trąbczyńskich i Skarżyńskich. Wspominam tutaj rody szlacheckie, ale w Kazimierzu mieszkali również ludzie, w których żyłach trudno byłoby doszukiwać się błękitnej krwi, a wcale nie byli oni gorszymi obywatelami. Młynarze, kupcy, kowale, rymarze, krawcy, kaletnicy, oberżyści, mali i więksi przedsiębiorcy. To oni tworzyli dobra, które nas otaczają. Kazimierz to miejscowość, w której od wieków przekazywano z pokolenia na pokolenie wartości patriotyczne. To stąd wielu ochotników wyruszyło do walki w powstaniach wielkopolskim i warszawskim. Wielu walczyło również przeciwko hitlerowskim okupantom na frontach II wojny światowej. Ci, którzy przed wybuchem wojny mieli za sobą jakąś przeszłość wojskową, natychmiast zostali wywożeni do niemieckich obozów koncentracyjnych. Ich rodziny były zsyłane do generalnej guberni. Niestety po zakończeniu wojny nie wszystkie rodziny wracały w komplecie. Tułaczki nie przetrwały przede wszystkim małe dzieci. Weiter gehen, weiter gehen, schnell!
Los, dalej, dalej! Dzisiaj staramy się zachować pamięć o tych bohaterach. Od roku 2008 mamy tutaj obelisk poświęcony uczestnikom Powstania Wielkopolskiego i od tego czasu corocznie uczestniczymy w obchodach kolejnych rocznic wybuchu powstania. Od 2015 roku stoi w Kazimierzu obelisk upamiętniający rocznicę wysiedleń mieszkańców naszej gminy w okresie II wojny światowej, który jest dziełem Komitetu Obywatelskiego zawiązanego przy Komitecie Odnowy Cmentarza działającym przy kazimierskiej parafii. Myli się jednak ten, kto myślał, że pamięć o bohaterach pozostała tylko w sercach starszych mieszkańców naszej miejscowości. O pamięć o bohaterach walk niepodległościowych dba Grupa Miłośników Historii HUZAR. Grupa ta organizuje i współorganizuje spotkania patriotyczne, wystawy tematyczne, a także koncerty kolęd i pastorałek, wieczorki literackie oraz imprezy z cyklu Retrostacja Kazimierz. Członkowie grupy spotykają się w wyremontowanych przez siebie pomieszczeniach dawnej stacji PKP. Sukcesywnie dbają o otoczenie stacji, wykaszając trawę i sadząc kwiaty w gazonach. Na uznanie zasługują również kibice Lecha Poznań, sekcja Kazimierz, którzy w ciągu roku pamiętają o polskich bohaterach. To oni zbierają środki i dokładają do renowacji mogił powstańców. Uczestniczą w obchodach rocznicowych poświęconym żołnierzom wyklętym, Powstaniu Wielkopolskiemu czy Powstaniu Warszawskiemu oraz innym wydarzeniom w historii naszej ojczyzny. Wespół z innymi grupami współorganizują spotkania patriotyczne. Również kazimierscy harcerze podtrzymują tradycje narodowe i kulturowe. Do ważniejszych organizacji działających na terenie naszej gminy należą jednostki ochotniczych straży pożarnych. Ich wyposażenie i poziom wyszkolenia druhów strażaków nie ustępuje obecnym jednostkom straży zawodowych. Najstarszą jednostką jest Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu, która w 2012 roku obchodziła setny jubileusz swojego istnienia. W Kazimierzu wielką wagę przykłada się również do kultury. Przed laty wystawiano tutaj sztuki teatralne i operowe. Obecnie dba o to Gminny Ośrodek Kultury, przy którym działa kilka zespołów artystycznych. Do najbardziej zasłużonych należy chór mieszany imienia Stanisława Moniuszki, który w 2020 roku obchodzić będzie stulecie swojego istnienia. Kolejnymi zespołami są Big Band Peters Band, chór kameralny Fermata oraz zespół wokalny Kazimierzanka. Śpiewa.
Dużym zainteresowaniem ze strony społeczeństwa cieszą się wydarzenia organizowane przez Kazimierską Bibliotekę, dbałość o księgozbiór, pozyskiwanie nowych tytułów, a także spotkania z ciekawymi ludźmi cieszą się sporym powodzeniem. Kazimierz to również miejsce, gdzie osiedlają się rodziny, które jeszcze do niedawna mieszkały w Poznaniu lub innych miastach. Atrakcyjna okolica, jak i atrakcyjne ceny działek, domów i mieszkań sprawiły, że w ciągu kilku ostatnich lat liczba mieszkańców naszej gminy znacznie wzrosła. Jeśli chodzi o budownictwo, to sporą popularnością cieszą się tanie ekologiczne domy budowane w nanotechnologii. Domy zasilane energią słoneczną powstają na otwartym oficjalnie w 2016 roku osiedlu słonecznym. Do organizacji, które dbają o wizerunek naszej miejscowości, należy niewątpliwie założone w 1991 roku koło nr 149 Polskiego Związku Wędkarskiego. Członkom tego koła zawdzięczamy przede wszystkim czyste otoczenie wokół zbiorników wodnych, które utrzymują, uczestnicząc w pracach społecznych. Ich dbałość o powierzone wędkarzom akweny wodne i ich otoczenie sprawiły, że coraz więcej osób i organizacji chętnie korzysta z obiektów na wędkarskiej stanicy przy ulicy Leśnej. Kolejną organizacją, o której warto wspomnieć, jest niosące pomoc naszym rodakom na Wileńszczyźnie Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, którego oddział kazimierski powstał 14 lat temu. Dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli członkowie towarzystwa wspierają rodaków na Litwie. Wypada tutaj wspomnieć również o działalności Stowarzyszenia Kazimierz, którego celem jest wykorzystanie potencjałów zasobów ludzkich, a w szczególności propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie czynnie włącza się w organizację lub współorganizację różnych imprez, z których najbardziej znane to Złaskiej Karzy, Hochland Półmaraton Doliną Samy i Pyrlandzka Dycha. W roku 2016 Rada Gminy przyznała Stowarzyszeniu medal za zasługi dla gminy Kazimierz. Podsumowując, gmina Kazimierz to ciekawe miejsce na ziemi. Mamy tutaj przedszkola, kilka szkół podstawowych oraz jedno gimnazjum. Działa u nas całkiem dobrze wyposażona przychodnia lekarzy rodzinnych. Jest kilka aptek, marketów i kilkanaście mniejszych rodzinnych sklepów. Są bary i restauracje. Dla dzieci powstają atrakcyjne place zabaw. Na terenie gminy funkcjonują dwie parafie rzymskokatolickie w Kazimierzu i w Bytyniu.